Zabytki są wokół nas. Mijamy je codziennie, idąc do pracy, do szkoły czy na zakupy. Czasami nawet nasze życie jest z nimi tak związane, że w niektórych z nich przebywamy prawie codziennie. Mogą to być najzwyklejsze budynki urzędowe, kościoły albo nawet szkoły. Doskonałym przykładem jest jedno z warszawskich liceów, które pozostając od 107 lat w tym samym budynku służy oświacie. Jako uczeń liceum imienia Mikołaja Reja w Warszawie chciałbym wam opowiedzieć kilka słów o historii tej szkoły, zaczynając od jej dewizy, którą mogliście przed chwilą ujrzeć. Macte animo. Co ta dewiza oznacza? Znaczyła mniej więcej tyle, co czuwaj duchu, jednakże pierwszy dyrektor szkoły zwykł dodawać do tej sentencji także sic itur ad astra, co w dosłownym tłumaczeniu w połączeniu z macte animo znaczyło śmiało młodzieńcze, tak się sięga gwiazd. Czyli po tej szkole można było sięgnąć gwiazd. I tak już od 114 lat. Zapraszam do środka. Aktualnie wchodzimy na słynne rejackie schody, które znajdują się tutaj od początku istnienia tego budynku. Jest to miejsce o tyle legendarne, iż tradycją rejacką jest zejście maturzystów po tych schodach z ostatniego piętra na sam dół. Szkoła została założona w 1906 roku, ówcześnie jeszcze jako Gimnazjum Męskie imienia Mikołaja Reja, przez Juliana Machlejda, pastora z sąsiedniego zboru ewangelicko-augsburskiego. Około 20 lat później zbór założył także nieistniejące już Gimnazjum Żeńskie imienia Anny Wazówny. Początkowo nasza szkoła nie miała własnego budynku. Ten zabytkowy, w którym się znajdujemy, uzyskaliśmy dopiero w 1913 roku. Coś, co z kolei wyróżniało Reja na tle innych szkół, to był własny ośrodek zwany Rejówką, do którego uczniowie jeździli dwa razy w ciągu roku szkolnego na coś w stylu obecnej zielonej szkoły. Rejacy ówczesnego czasu wspominają to jako najlepszy okres z całej nauki w Reju. Niestety, ośrodek nie przetrwał wojny. Szkoła w momencie rozpoczęcia II wojny światowej została praktycznie od razu przekazana jako szpital polowy. Niestety, w czasie wojny została bardzo szybko przejęta przez Niemców. Jej odbicie przez Polaków, co prawda tylko połowiczne, odbyło się dopiero w czasie Powstania Warszawskiego. Dokonało tego zgrupowanie Bartkiewicz. Niestety, lewe skrzydło szkoły nie przetrwało wojny, zostało całkowicie zniszczone, co możecie teraz zobaczyć na ujęciu. Obecnie wejście jest z lewej strony, a przed wojną było po środku. Brakuje tam lewej części. Po wojnie szkoła nie została otwarta od razu. Jej ponowne przystosowanie do nauki potrwało aż do roku 1949. W 1952 roku natomiast szkołę upaństwowiono przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po pewnym czasie stara część naszej szkoły, zabytkowa już, stojąca tutaj od 1913 roku, a zasadniczo to jej połówka, przestała już wystarczać na potrzeby szkoły ze względu na przebywającą ciągle liczbę uczniów. Dlatego w 1967 roku otwarto nową część, w której właśnie się znajdujemy. Na co dzień obie te części tętnią życiem i odbywają się w nich lekcje. Niestety, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, obie części są puste. I to tyle na dzisiaj z Reja. Zostańcie w domach, jeśli możecie, i trzymajcie się zdrowo. Cześć!